Cześć, witamy na kanale Dzieciaki w Ogrodzie. Dzisiaj jesteśmy na grzybobraniu. Już byliśmy tutaj w małym lasku, bardziej zaniedbanym parku. No i znalazłem pierwszego grzyba, podgrzybek brunatny taki. Ładno stoją, tu byliśmy w niedzielę, to było jakieś 60 grzybków. Właśnie podgrzybki brunatne i zajączki. A zaraz pokażę, bo tutaj zauważyłem drugiego obok. Teraz już go nie mogę znaleźć, gdzie on... O, tutaj jest. To jest podgrzybek zajączek za to właśnie. Jest dobre, one mają taki śluz, ale to jest jak najbardziej dobre. Już mamy dwa grzybki, a tutaj obok był jest kolejny. Ale to nie o to, bo tam był obok taki duży, ładny, już go zauważyłem. To jest podgrzybek brunatny znowu. Nie trzeba oczyścić jakoś. Tak, tego tam porozsypywać. Gałązek. Najważniejsze to, żeby w ziemi. O, tutaj kolejny i obok. Tam są dwa. Zobaczcie, jaki ładny to obczyszczę z ziemi. Dobra, to tutaj. Tutaj można albo wyciąć, albo wykręcać, ale właśnie można używać nożyka do obierania tego. Nie, to nie jest, zobaczymy, jak taki podwójny, ale to jest, są dwa grzyby, tylko one bardzo siebie wyrosły. Z roślinami jest tak samo. Zobaczcie, jaki tutaj okaz, a obok tutaj zauważyłem, ale on jest bardzo pożarty, ale zobaczcie, jakie już duże, tego już nie zbierzemy raczej, ale po prostu są niektóre młodsze, niektóre starsze. Tutaj właśnie ten jest ładny, zdrowy. Tutaj kilka grzybków my się znaleźliśmy od ostatniego nagrywania, ale kilka. Będziemy co jakiś raz nagrywać te ładniejsze grzybki. Jakie są? O, ten jest bardzo ładny, tylko trzeba bez liści oczyścić. Zobaczcie, jaki tutaj ładny. Taka długa noga. Tutaj jest, ale to można obskrobać. Tutaj obok spleśniały. A obok kolejnego spleśniałego. Taki ładny. Masz coś? Mam kilka. Gdzie? No już dzisiaj kończymy grzybobranie na dzisiaj. Już jest trochę ciemno w sumie. Tyle nazbieraliśmy tutaj. Pół koszyka, ale te wielkie grzyby, które pokazywaliśmy na końcu, to jest nasze ostatnie, ale jakie wielkie. No, mówiłem, że jest bardzo mało podgrzybków zajączków, ale teraz zaczęliśmy znajdować i tak pół tych.